Żołnierzu, powiedz mi, jakie ma obowiązki wartownik na twoim posterunku? Czujnie szczeci zdecydowanie bronić powierzonego mi mienia. Dobrze. Nie opuszczać samodzielnie posterunku, zanim nie zostanę zdjęty lub zmieniony, choćby moje życie zagrażało niebezpieczeństwo. Żołnierzu, powiedz mi, co byś zrobił, gdybyś zobaczył mały ogień na swoim posterunku w składzie amunicji? Powiadamiam mojego dowódcę warty o pożarze przez walkie-talkie. Bardzo dobrze. I co później dalej robisz? No i... Żołnierzu, co dalej byś zrobił? No nie wiem, panie pajorze. Skup się, żołnierzu, na co czekasz? Ogień jest coraz większy. No nie wiem, no. Nikt mnie nie uczył tego. Ogień już jest duży, żołnierzu. Co robisz? Gasisz pożar, uciekasz, albo może stoisz jak ciele? Panie majorze, jeśli to jest duży pożar, to melduję, że wylatuję w powietrze. A ty co byś zrobił w takiej sytuacji? Napisz w komentarzu.